tego pieca będzie chleb i to nie jeden. Stowarzyszenie Dalej Razem potrafi ze swoich podopiecznych dotkniętych autyzmem wydobyć potencjał i zaangażowanie. W pracowni gastronomicznej powstają jeszcze bułki, paluszki i ciastka. Produkty trafiają do sklepów ze zdrową żywnością, do dobrych sklepów. W Zielonej Górze współpracujemy już na stałe z kilkoma sklepami. Współpracuje z nami też specjalista do spraw żywienia. Stowarzyszenie Dalej Razem w swoich pracowniach i drukarni zatrudnia 16 osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Są osoby, które pracują w drukarni przy składzie, przy przygotowaniu do druku, przy czynnościach introligatorskich. Są osoby, które pracują w pracowni multimedialnej, montując na przykład filmy albo przygotowując grafiki komputerowe. To przygotowanie do zawodu może zaowocować w przyszłości. Rodzice chorych na autyzm zdają sobie sprawę, że ich dzieci będą kiedyś zdane na siebie. Stąd pomysł na stworzenie specjalnego funduszu wieczystego. Dano możliwość utworzenia domów, w których będą mieszkali nasze podopieczni, takie mniej samodzielne podopieczni, kiedy już zabraknie rodziców, gdzie będzie im zapewniona też pomoc terapeutyczna, wsparcie takie opiekuńcze. Pomarańczowe jajeczko ty chcesz? Ja chcę pomarańczowe! Ta opieka nad dotkniętymi autyzmem niesie koszty na co dzień. By pomóc, w sobotę 11 kwietnia w Iron Church akcja Milion Swingów dla autyzmu. Dorośli będą ćwiczyć z ketlami, a dzieci się bawić. Przewidziane są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, między innymi zabawy z wolontariuszkami, warsztaty z psami przeznaczonymi do dogoterapii, specjalnie wyszkolonymi. Wsparcie możemy okazać już samą obecnością. Wystarczy, że chorzy na autyzm są zamknięci we własnym świecie. Zdrowi mogą się otworzyć i przestać udawać, że problem nie istnieje. Nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. My mamy dorosłych podopiecznych, którzy wymagają 24 godziny na dobę wsparcia i tego, żeby ktoś przy nich był, ale mamy także takich, którzy skończyli studia wyższe. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pretekst, by otworzyć się na inność.